Cześć, witam w drugim odcinku o systemie zasilania rozruszników silnikowych Motor Starter Feeder System firmy Eaton. W tym odcinku zajmiemy się zmontowaniem układu nawrotnego dla wyłącznika silnikowego PKE32 dwustyczników Dilem 17. Jako pierwszy zmontujemy układ nawrotny dla silnika do 7,5 kW. Do taki zastosujemy stycznik Dilem 17. A więc pierwszy, wyłącznik silnikowy PKE32 na adapter. Do połączenia styczników z wyłącznikiem silnikowym PKE32 użyjemy adaptera OXM32DE dla układów nawrotnych. Użyjemy zaciski. Stycznik do stycznika najpierw zamontujemy. Zmontujemy najpierw dwa styczniki. Pierwszy mostek na wyjście zamieniający nam fazy M32XR. Mostek pierwszy na zasilanie styczników. Jest to mostek typu o symbolu fabrycznym M32XP2. Montujemy z przodu. I łącznik OXM32DE. Wypadł nam, gdyż poluzowaliśmy zaciski tutaj w pierwszym styczniku. Teraz go skręcimy już na gotowo i zmontujemy razem z wyłącznikiem silnikowym PKE32. Mamy gotowe. Na płytę. Skręcamy wyłącznikiem. Zestaw skręcony. Trochę za wysoko, żebyśmy sobie dali wyłącznik. Więc wyregulujemy sobie. Mamy taką śrubę blokującą. Blokujemy. Teraz zblokowany układ elegancko. Skręcamy. Teraz zasilanie. Cały gotowy zestaw układ
układu nawrotnego silnika 7,5 kW. Będziemy mieć już przygotowany. Tylko umieścimy na płytę poprzez wciśnięcie w technologii push lock. Będziemy mieć połączenie do zasilania 400 V AC. Mamy już gotowy układ. Wyłącznik silnikowy PKE32, łącznik, dwa styczniki, zasilanie, mostek 3 fazy i zamieniona faza trzecia z pierwszą na wyjściu. Płyta. I w którymkolwiek miejscu chcemy. Na tej płycie możemy zamontować 4 rozruszniki silnikowe pojedyncze, a dla układów nawrotnych możemy zamontować 2 sztuki takich układów silnikowych nawrotnych. Wciskamy w technologii push lock, układ zamontowany. Adapter zasilania też możemy zamontować w dowolnym miejscu. Zamontujemy na przykład go tutaj. Gotowe. Jak podłączać przewody, jak montować wyłączniki, rozruszniki silnikowe przedstawiłem w pierwszym odcinku, także zapraszam serdecznie do oglądania oraz w filmach o rozrusznikach silnikowych. Wszystkie linki udostępnię w opisie. Dobrze, teraz zajmijmy się montażem wyłączników nadmiarowo-prądowych pojedynczych oraz trójfazowego wyłącznika nadmiarowo-prądowego serii HN firmy Eaton. Użyjemy do tego takich pojedynczych adapterów. Oznaczone są tutaj, każdy ma swoje oznaczenie L1, L2, L3. Różnią się tym, że każdy ma wtyk mocujący zasilanie. L1 ma u góry, L2 ma w środku, L3 na samym dole. My tutaj mamy adaptery MSF AMCB 63A L1 na przykład. 63A, no, on tutaj ma już zamontowany grubszy przewód 10. Jak montujemy? Możemy bezpośrednio zamontować wciskając tutaj na płytę, montując wyłącznik, prawda? Jak na zwykłych szynach DIN. Oczywiście wcześniej odłączając sobie zasilanie. Przewód. I gotowe. Następny możemy sobie na stole w warsztacie zmontować. Oczywiście przekrój tego przewodu jest idealny do 63A. Gdybyśmy mieli taki wyłącznik, rozłącznik, no ale niestety mam tutaj tylko takie małe do 16A. Proszę bardzo, gotowe. A może zmieścimy jeszcze jeden trójfazowy. Przełożymy sobie. Jak demontujemy? Tutaj, tak jak w poprzednich odcinkach, pociągamy i wypinamy adapter razem z wyłącznikiem. Zamontujemy teraz tak. Układ nawrotny bliżej adaptera. Gotowe. Tu sobie zamontujemy na przykład wyłącznik pierwszy, wyłącznik drugi. Jak montujemy wyłączniki na 400 V AC? Też na tych pojedynczych podstawach. Mam tu jeszcze akurat podstawy 16A. MSF AMCB 16A L1, L2, L3. Więc zmontujemy L1. L2. L3. Wyłącznik.
zasilanie. Proszę bardzo, i gotowy zestaw na płycie Motor Starter Feeder System firmy Eaton. Tak jak już mówiłem w wcześniejszym odcinku, maksymalne obciążenie tej płyty to 125 A. Możemy sobie jeszcze wyregulować położenie, bo troszkę nam się przesunęło. O. Adapter zasilania, układ nawrotny, no i pojedyncze wyłączniki nadmiarowe prądowe B16 oraz zespolony trójfazowy też B16. To by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do następnych odcinków i do oglądnięcia poprzednich. Wszystkie linki znajdziecie Państwo w opisie. Zapraszam do komentowania i zadawania pytań. Cześć!